Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną oczywiście Agnieszka. Jestem! A to jest kolejny odcinek z Don't Starve Together. Intro! Po intrze. Tak. I też tak generalnie to życzę wam wszystkiego dobrego w te święta. Bo serio? To jest odcinek, który wychodzi w Wigilię. Wish you Merry Christmas. Ja tylko dodam, że ja chcę tylko dodać, że generalnie my to nagrywamy 25 listopada, żeby nie było, ale myślimy o was, także wszystkiego tak, dobrego, bardzo. Spełnienia marzeń, dużo prezentów. Smacznego jajka. Tak, smacznego jajka oczywiście, jak najbardziej. Dobra, ale smaczne jajko, to my tutaj wracamy. Tak, smaczne jajko. Ja sobie podliftuję trochę, bo mam dziwne wrażenie, że handziory zaraz do nas przyjdą. Ogólnie Wojtek, może jeszcze skrzynku jedną, co? Bo są cztery deski. Masz deski? No. Dobra, to zrób. Bo, że tak powiem, jeszcze mam stawy do wsadzenia. A gdzie to się robiło? Przy maszynie musisz stanąć. Czekaj, ja sobie tylko, wiesz co, zrobię siekierkę, bo ja pójdę nam trochę jeszcze połupać. Oj! Drewna. To ja zrobiłam. Gdzie jest ta siekiera? To... O, my już nie mamy miejsca w tym. To jak możesz, to tam. Dobra, to Aga, ja idę zrobić ten, ja idę drewno. Tak, mam problem, bo nie mogę tego znaleźć. Możesz, dam ci deski, możesz... No jak to... nie możesz, w skrzynkach jest. Co? No, jak masz, to masz... Nie, skrzynkę nie wiem, gdzie nie mogę znaleźć. No to masz przecież, skrzynkę masz. Drugi nie. Rząd, drugie od lewej strony. Tam jest skrzynka. Nie wiem tu szukać. No Aga. Co tam? No, wejdź do tej maszyny, kliknij na nią. Solution? Tak, i masz skrzynkę. A, dobra, dobra. Ja mówię, ja nigdy nie robiłam skrzynek, więc teoretycznie nie wiedziałam, jak to się robi. Że to trzeba kliknąć, żeby się pojawił prototyp. No trzeba. Dobra, to ja idę nam drzewa porąbać. Dobrze. Im więcej, tym lepiej. Tutaj w ogóle stoi sobie koleś, ten taki... O, bawoły. Dobra. Dobra, handy. Teoretycznie cykl... Co? Ja nie słyszę. A ja chyba słyszę. Dobra, ja tak, idę... Handy. Tak? Wojtek... tak, wracam do ciebie, tylko zetnę jedno drzewo i... Ja nie mam tego, ja nie mam... Spokojnie, to będziesz się lupować, bo ja jestem teraz, wiesz, koks elo, więc damy radę. Ja tylko, nie mam czym sikero będę im tylko, walić. Tylko pamiętaj, żeby kwiatka wyjąć. Teraz? A gdzie? Mam połóż położyć go gdzieś? Po prostu. A sure, Wojtek? Tak. To ja sobie jeszcze przed walką troszkę dokokszę. A to na pewno nie jest tak, że muszę mieć to w sobie, w sensie w ekwipunku? Nie, nie, nie. Dobra, tylko jak handy przyjdą, to pamiętaj, że ty... A tu ma leżeć ten kwiat, czy gdzie indziej? No, krąż wokół niego po prostu. No, chyba, że będzie jakiś zapalający... Masz jakieś jedzenie? Mam. Nakarmisz mnie? Dobra. O Jezu, to się robi... Dałam ci? Dobra, już, ja sobie zjem, okej. Okay. No, chodźcie! Jak jeszcze, czekaj, hamuluj. Hamuluj! Masz. Dobra, dziena. A Boże, pogotowała i dużo, dużo. Jaki ty masz głów? No ba. I no hit. No. No przecież ja się przygotowałem, zaraz mi mięśnie spadną. Ej, a może pójdziemy do żabola, niech się bije z żabolem. Żabola to też można zabić, bo ją ma 500 życia. Dobra, to chodź tak może troszkę bardziej z tej strony, żeby tylko kwiatka Fiut. Weź. Ty! Co się stało z tym? O! Nie! Aha. Wojtek! Ile on ma... Ja pierdziel, jak on napierdziela! Wojtek, nie rób! No! Ej, bo zginiesz, mam nie zginę. Ja się cykam. Kurde, no. Ej, patrz, ej, ale on ucieka. Mi życie spadło mocno. Jak patrz. Się robi? Aha, bo ja nie mogę, ja muszę... Aha. A co? Ty go zabiłaś. A ja uciekałam. No gdzie te handy? Wojtek. Widzisz, jakie speedy ja mam? Widziałem. O, ty musisz być w zasięgu, żeby ten kwiatek się... Ej, ale... Gdzie są handy? Może płyną. Ja myślę, że nas chyba gra oszukała. No, raczej na pewno, bo one powinny przyjść. No i co teraz? No nic, chyba mamy dzień bez handów w takim razie. Okej. To spoko o, to w sumie. Milo. No, super. O, wiesz co, Aga, jak chcesz,
No. To dobrze by było, jakbyś może zrobiła sobie łopatę. I gdzieś tam poszła... Na grobki? Nie na grobki. Powykopywać te... krzaczki. Ale jagódki. Te fancy, czy te drugie? Nie, te fancy, te fancy. Te fancy. Tych, dobra, tych, tych słabszych, szczerze powiedziawszy, mało widziałem. Nie chcę nic mówić, ale tu jest kolejny żabol. Czy one się respią? Nie wiem. Wojtek, peste... Wojtek, co, znowu? On czy stara mi żere. No to odejdź kawałek. To zostawię cię. Ale tu nie ma za bardzo przecież, nie ma tu ich domków. To jest jeden domek, a tu ich jest ich tyle? Czemu a to nie tak? Jest ta, nie jest, aha, dobra. O Boże, serio? Nie. Dlaczego kuźwa, co jest za pora? Jesień. Jesień. Wojtek, idziemy szukać tego elefanta, czy jak mu tam? Koelefanta? O, właśnie, koelefanta. Nie, no nie mamy nawet możliwości go zagonienia gdziekolwiek. Nie mamy zagrody. Dobra, idę robić tą łopatę. Ale lipa z tym deszczem. No tak? Mam nadzieję, że szybko przestanie padać. Byłoby miło. Tu. Nie tu. Widuję. Czekaj, ile ja mam jeszcze tych... aha, ja mam jeszcze jedną siekę. Ale cieszę się, że w sumie te handy nas ominęły. No ja bym trochę... Chociaż w sumie trochę lipa, bo byśmy mieli mięsko od razu. No teoretycznie. No. O, mam prezent. O, use now. Tuxedo gloves. Confirm outfit, yes, indeed. A później możemy szafę zrobić, więc będzie można się przebierać. O, Milo. Ogólnie nie mam patyków. Jakim cudem mogę nie mieć patyków? Dużo jest w okolicy. Właśnie potrzebuję do paty. Dlaczego to drzewo wstało? Wstało? To drzewo ma oko? Co? No. What you talking about? No drzewo z okiem. Hej. Nie mam bladego pojęcia, ale idę stąd. Ja też idę szukać tych. O. Przestało padać. Jakieś przelotne. A patyki też potrzebujemy ten, żeby przesadzić? Nie, wiesz co, one, mówię, jest włączone to, że one powinny odrastać w różnych miejscach, więc nawet jak się je wykopie, a zresztą tutaj w naszej okolicy jest sporo tego, więc raczej nie powinniśmy mieć problemów. O, że tak powiem, pamiętasz gdzie były te krzaczki? Czy tak niezbyt? O Jezu, one tu wszędzie w okolicy były. Którą przez zjeść, bo jestem hungry. Ale na mapie je widać przecież. Tak? No, to są takie większe trawki jakby. A, tutaj jest, dobrze, tu muszę iść na górę. Noc. Okej. Tak, tylko że najgorsze jest to, że teraz jest noc i nie mogę kopać. Problem. Czas sobie pozbieram rzeczy. Ja sobie ugotuję kasztany, bo kasztany też, jeżeli dobrze pamiętam, dawały. Tak, dawały coś, no. Zonko. Oj, nawet jedno żyćko. Bo życie to mi spadło połowę. To wiesz co, może zróbmy tak. Zależy, że ja jestem pro Elokoksu i będę tutaj tankować i wszystko robić. No. To żeby na razie nie robić tych. Żeby na razie nie robić skrzynek, to ja sobie zrobię chesta. To wtedy będę chesta? Troszkę bardziej. No. A, tego. No, dobra, no. Ej, a co to znaczy taki w lewym górnym rogu mam takie. Czerwony znaczek, przerywany taki i tak mi miga, to znaczy, że co? Nie wiem. Mam jakiś ten słabszy connection? Może tak dziwne być. To? No jest, nie masz... ja to widzę. Ty nie ciebie, masz takiego że... czegoś? Nie, no ja hostuję, więc... Aha, dobrze. Ale faktycznie masz jakiś weak connection, ale nie masz jakichś takich wybitnych lagów czy czegoś, nie, żeby... lagów nie mam, ale mi druga. Okay. Dziwne to? Nie? Dobra, zrobiłem nam jeszcze dwie skrzynki. I teraz o, tak. Zniku teraz. To, co powinniśmy teraz mieć, jeżeli dobrze pamiętam, to jest kolejna maszyna, tak? Tylko gdzie ona była? To jest chyba to. Czyli potrzebujemy cztery deski.
O, tutaj jodę widziałam tą kszukę. I kamienie. Ej, a my żeby postawić te, żeby to się robiło, to my musimy mieć kupę, nie? Kupę albo zgniliznę. Robi... Aha, to chyba jakąś tam mamy. A? No powiem ci, że tutaj to, ta siła to jest faktycznie, ja nie sądziłem, że on faktycznie tak dużo bije. Serio? No. Jaki głup. No ja tu kokszę, no mówię, no. Ej, przecież ty masz głowę, wyglądasz jak dwa razy ja, ty. No widzisz. Wojtek, mam te, mam sześć krzaczków, gdzie je sadzimy? U góry? Tu? Wyżej czy gdzie? Na lewo? Czy gdzie się rozbudowujemy? Wiesz, tutaj możesz, bo to jest w sumie takie miejsce w miarę puste, tutaj na lewo właśnie. Na lewo, tu? Mhm. Dobra. Teoretycznie mam. Dobra, czy ja mogę zrobić tą maszynę? A my nie mamy więcej kamienia? Jamy jakieś mam. Czekaj. Czekaj, chyba do czystara wrzuciłem. A nie. Ja zbierałam i nie, chyba nie wkładałam swojego. Czekaj, tylko nie mogę trafić. No mam to jeszcze posadzę jednego. O. Dobra, to wiesz, to wrzuć do skrzynki, ja tu pójdę jeszcze wykopać, bo widzę, że... Tylko muszę sobie jakiś zostawić, bo później nie będę mogła... Nie, z czego się robi ten? Królik się złapał. Dobrze, zaraz pójdę tam. Jak się bierze ten? Połowę... O, dobra. Nie wiem, nie pamiętam. Którym shiftem albo tym CTRL-em? Czy tam... Kurde, tu jest za dużo tych dziadów. Jakich dziadów? Już drugiego chyba widzę. Jakich dziadów? No tych z... tych świnek takich. Zombie. Zombie. Dobra, wsadziłam do skrzynku. Okej. Okay. To akurat do tej. ale wiesz co? Czemu ja nie mogę tego wy... Aha, bo to teraz nie działa tak, że jak masz plecak, to możesz... czekaj, trzy te... A diody, co jest potrzebne? Jeden kamień, tylko potrzebuje złota. A złota nie mamy, prawda? Nie masz złota. Jeżeli zużyłeś wszystko... Wszystko zużyłem. No to nie mamy więcej. Kurde, trzeba iść pokopać, gdzie to jest najbliżej. A, tutaj. Na górze, tam gdzie handel. No dobra, skoczę szybko. Dobrze. Ja w ogóle coś miałam zrobić i mi wyleciało ze łba teraz. Nie idzie znam, czekaj, dobra, trzymamy. Od ciebie, a ja jem, kurde, marchewki. Bez sensu. A. Ja mogę jeszcze coś ugotować teoretycznie. A czekaj, właściwie to ja mogłem na cmentarz pójść, bo na cmentarzu widziałem kilka, jest bliżej cmentarz. Okej. O, i w sumie tak, jak pójdziemy na cmentarz, no, to można go powykopywać i wtedy będziemy mieli też przedmioty dla króla świnek. Bo on, o, za, to, właśnie, bo tak, on za nie złoto chyba daje, jeżeli tak dobrze pamiętam. Jakby tak teraz question. Czy ja mam teraz spróbować znowu zabić królika, jak mam... Spróbuj, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że to musi chyba paść po prostu jakiś mobek, nie taki, że ten co masz. No, nie zadziałało ani jak leżał kwiot, ani jak był we mnie, więc nie, teoretycznie... kwiat na pewno musi leżeć. Leżeć. Na pewno. I to nie może być królik, tak? Nie może być, chociaż nie wiem. Pamiętam, że trzeba było coś zamordować, żeby ona się obudziła. No już zamordowałam dwa króliki. No dobra, raz jak nie ten. Miałam w środku, okej. Okay. Już nie wiem, jak to tam działa w sumie. A produkt. Fajnie, że ten garnek też jest w sumie tutaj. No zaraz go mogę przenieść w sumie. Rzuciłeś tu szaroka? Co wrzuciłem? Węgiel? Nie. Ty rzuciłeś, czy kto to rzucił? Musiało się coś spalić, co tu leżało. Co ty tu wyrzuciłaś przed kominek, przed ten? Ja... nic. Bo tu musiało coś leżeć i to się zwęgliło po prostu. Ja nie pamiętam takiej rzeczy. Moc mi spadła. Mam nadzieję, że nic ważnego, Wojtek. Nie wiem, co tu było. Ja myślałam, że to ty wyrzuciłeś. Nie.
O, ale wiesz co, te jagódki upieczone dają 3 życia. Upieczone? Tak. Więc całkiem spoko. Dobra, teraz też gotuję. Ten boks. To jest to? Nie. A, moving box. A, potrzebujemy 3 papirusa i jedną tą. Jezu, jak to się nazywa? Pajęczynę. Warzywa i owoce. Pajęczynę. Warzywa i owoce, tak. Jak to się nazywa? O, meatballsy się zrobiły. Tak, ja, jak chcesz to bierz i bo no, jeszcze mogę ten... No patrz, no. Goni cię. Ale to jest cykor. Najpierw biegnie Wojtek, potem biegnie. Biegnie. Nie wiem, skąd się tu biorą. No patrz, no nie mogę go. O właśnie! A jakbyś go zabił tym? Tym? Patrz. To czekaj, nie wiem, czy przyjdzie bliżej. Noc. To ja uciekam. Aha! No nie, Wojtek! Typical. No, Milo. Ale dobrze, nie zabiera mi jakoś wybitnie dużo, ja go też sporo biję. Nawet na 74%, więc jest spoko. No dobra, ale moi drodzy, my wam za dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku za tydzień. No i co, miłej Wigilii wam życzymy dzisiaj. Tak, enjoyujcie. Tak. Znaczy ja mam nadzieję, że dobrze wyliczyłem, ale raczej tak. W każdym razie, była ze mną Agnieszka. No i słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Także trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Pa.